Fajny film. Już od jutra w Warszawie i nieco później także w Gdańsku będzie można zobaczyć najnowsze filmy włoskie. W programie przeglądu Cinema Italia Oggi znajdą się również klasyczne dzieła włoskich mistrzów kina. Z Adamem Trzopkiem, współorganizatorem przeglądu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dobry czas na to, by zapoznać się z kinematografią innych krajów europejskich. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć nowe filmy hiszpańskie, a oto przed nami przegląd kina włoskiego, Cinema Italia Oggi, najpierw w Warszawie. Nie jest to oczywiście nowa inicjatywa. Robimy to już po raz trzeci. Najpierw w Warszawie, potem przegląd rusza w Polskę, konkretnie będzie w Gdańsku. Zaczynamy 27 marca, 30 kończymy. Gdańsk 11 do 13 kwietnia. Od razu może dodajmy, w których kinach w Warszawie i Gdańsku przegląd się będzie odbywał. Warszawa Kino Muranów, a w Gdańsku świetny klub Kino Żak. I ten tydzień ma już swoją tradycję. Pokazujemy przegląd, taki spektrum współczesnego kina włoskiego. Ono nie gości na naszych ekranach na co dzień. Zbieramy te różne oblicze tego kina, czyli i trochę komedii, i trochę rzeczy o Fellinim, trochę rzeczy z kina współczesnego, i trochę o polityce. Takie kino, które pokazuje nastroje i myśli Włochów w roku 2013-2014. Także jest to ciekawy element poznawania kraju przez kino. Oprócz tego jeszcze polecam Odrobinę Słońca. I w tym przypadku mamy jednocześnie pakiet i wakacyjny, czyli Odrobinę Słońca rzymskiego, i kulturalny. I do tego jeszcze patrzymy, co się dzieje z aktorami. Kto tam tak naprawdę jest na górze listy, jaki reżyser tam ma powodzenie w samych Włoszech. Bo obserwujemy, co się dzieje w tym kinie. A to kino ostatnio fajnie się miewa, chociażby Oscar dla Sorrentino. Wielkie piękno również zobaczymy podczas przeglądu. No trudno było to pominąć. To jest naprawdę kamień milowy w ostatnimi czasy w historii kina włoskiego. Też oczywiście Wielkie Piękno jest w innych kinach, ale ja myślę sobie, że opakowane jeszcze w naszym przeglądzie będzie dodatkową atrakcją, bo w ogóle w przeglądzie wisi taki fajny, wspólny duch w tym roku Felliniego. Gramy filmy Torrescoli, Fellini, gramy też starego Felliniego w Ałkonie. To wszystko tak naprawdę pokazuje te Włochy z dawnych lat oraz te Włochy współczesne. Jeszcze właśnie powiedzmy o tym filmie Torrescoli, bo to szczególna propozycja dla kinomanów, dla tych, którzy nie zapomnieli o filmach Federico Felliniego, chociaż już długo go z nami nie ma. Mnie się wydaje, że to jest super okazja dla tych, którzy po raz pierwszy zobaczą na przykład Felliniego. Obserwuję tutaj często młodych ludzi w kinie Muranów, którzy przychodzą i po raz pierwszy obcują z jakimś klasykiem i jakby karmi się tą energią od nich. Wiem, że to jest świetne zobaczyć po raz pierwszy Wałkoni, po raz pierwszy La Dolce Vita, i w tym przypadku Torrescola, stary mistrz włoski, przybliża postać Felliniego, troszkę to fabularyzuje, pokazuje, skąd się biorą te wszystkie szalone pomysły, a jednocześnie skąd się biorą te barwy, te wizje, ten surreal, jaki towarzyszy Felliniemu. I mnie się wydaje, że to też, jak ktoś po raz pierwszy zobaczy taki dokument fabularyzowany o Fellini, potem jeszcze sobie zobaczy Wałkoni, albo jeszcze sobie przypomni kilka starych Fellini, to zrozumie, na czym ten fenomen polega. I szczerze polecam takie trochę grzebanie w przeszłości, które bardzo dużo mówi o współczesnym kinie, bo wiele tych pomysłów już kiedyś było w kinie, już kiedyś było szalenie popularne, potem przez chwilę one przygasały, a dziś jeszcze raz. I takim przykładem jest świetny właśnie Sorrentino, do którego jeszcze raz wrócę, że taka opowieść snuta przez głównego bohatera w Wielkim Pięknie, to taka forma stricte fellinowska, to świetne, tak trochę taka literatura w kinie. Poza tym podczas przeglądu Cinema Italia Oggi już nowości, czyli to, co się dzieje w tej chwili współcześnie w takim młodym włoskim kinie. Tak, to strasznie ważne, żeby pokazywać, co tam dzisiaj buzuje, jakie problemy gdzieś są w kinie poruszane. Są też rzeczy trochę społeczne, jak na przykład Border, młodego reżysera Alessio Cremonini, który będzie z nami. Są też filmy odrobinę polityczne, jak chociażby Witamy Panie Prezydencie, jak to zwykle u Włochów, ale są też komedie, są też rzeczy nieco lżejsze, są też rzeczy, które pokazują dzisiejszy Rzym. Strasznie polecamy filmy, które dziś oglądają Włosi. I tym kinem chcemy się podzielić z naszymi widzami.